Ja mam Nvidia i AMD, obydwie będę testował je. Witam Was bardzo serdecznie. Jak oglądacie ten filmik, to już prawdopodobnie jestem w drodze do Polski, albo już nawet w Polsce, bo wybieram się na IEM. Będę wszystkie 3 dni, czyli piątek, sobota, niedziela. Głównie będę kręcił się po Expo oczywiście. Tam będzie można mnie spotkać. Na pewno będę na stanowisku Silent MPC i na pewno będę na stanowisku Gigabyte'a. Nie znam jeszcze godzin, ale jak je poznam, to umieszczę taką informację krótką na moim fanpage'u na Facebooku, także bądźcie czujni. Będzie można przybyć piątkę ze mną, pogadać sobie, także zapraszam. Przed IEM-em będę 2 dni u ziemniaka. Ziemniaka chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, także z nim nagram kilka fajnych materiałów. Będzie co oglądać. Być może uda się zrobić live'ika, ale tego Wam obiecać nie jestem w stanie. Natomiast po IEM-ie jadę do Poznania, także jak widać, mój plan, że tak powiem, jest bardzo napięty. Spotkam się ze Staszkiem, Tipsem, Wiertelakiem, tam również nagramy kilka materiałów, będzie live. Będą testy Tytanów X Veseli i również będzie niespodzianka, o niej na razie mówić Wam nie mogę niestety, bo mam zakaz, ale będzie coś fajnego, także bądźcie, że tak powiem, czujni. Natomiast po IEM zaplanowałem dla Was testy kart, m.in. R9 270X versus GTX 660 Titanium. Zobaczymy, jak te karty wypadają pod względem wydajności na przestrzeni kilku ostatnich lat, która zyskała, która na wydajności straciła. Dalej, będą testy GTX 780 versus R9 380. Wiem, że lepszym porównaniem byłoby tutaj R9 290 czy też 290X, ale niestety nie jestem w posiadaniu takich kart. I będzie test komputera z procesorem Intel Pentium G4560 i kartą graficzną GTX 750 Ti, komputera za około 2000 zł. Także więcej testów praktycznych na moim kanale powinno w tym roku się pojawiać, co mam nadzieję Was ucieszy. Tyle, jeżeli chodzi o wszystkie informacje, które chciałem Wam na szybko przekazać. Widzimy się, mam nadzieję, na IEM. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam Was również na stronkę g2a.com, gdzie można m.in. kupować, sprzedawać gry. Z kodem, który widzicie na ekranie, macie 3% zniżki. Gdyby ktoś był zainteresowany, serdecznie zapraszam. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.